Konin 2013, w którym radny potrafi powiedzieć, że lokale, w których handlują przedsiębiorcy, to jest jeden wielki kurnik i trzeba to zburzyć. Przedsiębiorcy na bezrobocie, nieważne co się będzie działo, ważne, żeby radny widział nowy budynek. Konin, w którym radny powiedział, żeby oszczędzać wodę, to niech wszyscy kąpią się ze swoimi sąsiadkami. Konin 2013, w którym za profil facebookowy Konin I Love It Urząd Miejski płaci 4000 zł, a z drugiej strony artyści, którzy zajmują bardzo wysokie lokaty na festiwalu w Jarocinie, śpią na dachu ośrodka Domu Kultury. Miasto Konin 2013. Realia. Bez czarowania. Posłuchajmy. Teraz, wiesz, zapytałem się, mówi mi tam klientka z tego urzędu miasta, jakie tam są te koszty, nie? Ja mówię, no, że przejazd w tom i z powrotem to będzie około 1500 zł za sam przejazd, z czego ja ze swojej strony nie chcę nic. Mhm. Tylko chodzi o to, żeby jakoś to zaznaczyli, że też w tym roku my świętujemy 15 lat zespołu. Ale to była pani z działu promocji miasta Konin, tak, czy jak to? Tak, to był ktoś z działu promocji miasta. Aha. I właśnie, a z kim rozmawiamy? Mówią na mnie Merdek, reprezentuje Stary Konin, zespół Same Prawdziwe Tematy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Możemy kontynuować, proszę bardzo. Ale to była pani z działu promocji miasta Konin, tak, czy jak to? Tak, to był ktoś z działu promocji miasta. Aha. I skończyło się na tym, że oczywiście tam wszystko fajnie i super i bez was imprezy sobie nie wyobrażamy, będzie bardzo miło. Po czym też krąg hip-hopowy jest w Koninie i w ogóle na świecie taką kulturą, gdzie wszyscy zazwyczaj się znają i wszyscy są do siebie pozytywnie, przyjacielsko nastawieni. Więc od razu wypłynęło, że wcześniej były rozmowy z innymi grupami i jeśli te grupy nie chciały zgodzić się grać za darmo na rzecz miasta, odmawiano im. Aha. Także nie wiem jak miasto umówiło się z zespołami, które wystąpią. Wszystkie zespoły to są młode zespoły. Oczywiście dopinguję im jak najbardziej. Ale też uważam, że nawet jeżeli miasto zaprasza młode zespoły, co wcale nie mam pretensji o to, że my tam nie wystąpimy, niech pokazują właśnie młodych, ambitnych i utalentowanych, ale też jakiś sposób, żeby szanowali to, że oni grają swoje utwory, swoją muzykę, poświęcają na to swój prywatny czas i pieniądze, więc w jakiś sposób mogliby też zaznaczyć, słuchajcie, to są ludzie od nas, macie tutaj parę groszy, idźcie, albo opłacimy wam studio, nagrajcie singiel w studiu. Jest w Koninie studio orkiestry górniczej, bardzo dobrze wyposażone i mam nadzieję, że kiedyś też tam będziemy mogli coś nagrać, no, ale nie ma takich propozycji. Miasto buduje swój wizerunek takiego młodzieżowego, teraz na młodzieżowej takiej fali, bo widzieli w Turku, że jest taki festiwal SCAP, który się tam odbywa co roku. Jest duże zainteresowanie, angażują się w to i politycy, i osoby prywatne, instytucje pozarządowe. Jest to impreza na skalę ogólnokrajową. Więc kiedy my przychodziliśmy z propozycjami zorganizowania takiej podobnej imprezy w Koninie, wspólnie z fundacją z Warszawy Spoko Dzieciak, którą zakładał wtedy jeden z czołowych polskich raperów Numera z zespołu Warszawski Deszcz, to tak spotkaliśmy się z totalną odmową, olewką i po prostu jak wy bandyci macie w ogóle czelność przychodzić i prosić w ogóle o jakieś pieniądze albo jakieś zgody. W tej chwili już nie jesteśmy bandytami, w tej chwili wszyscy przyklejają sobie etykietę, tak jak po 90 roku wszyscy nagle jeździli na Jarocin. A teraz wszyscy nagle słuchają hip-hopu. Oczywiście. Także z tym jest największy problem. I mam nadzieję, że miasto więcej będzie organizować takich imprez, ale na zasadach uczciwych. Jeżeli płacą 20 tysięcy zespołowi, czy to disco polo, czy jakiemuś innemu, to uważam, że może i mniejszą kwotę, ale powinni też zapłacić honorarium zespołom z Konina. W końcu to jest ich też czas i utwory. Tu mamy przykład, jak miasto stara się dbać o swój własny majątek. Osobiście poznałem autorkę tych
tych odlewów i gdyby nie ona sama, na nich nigdy by nie było jej nazwiska. Właśnie, a z kim rozmawiamy? Mówią na mnie Merdek, reprezentuję Stary Koniec, zespół Same Prawdziwe Tematy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Możemy kontynuować, proszę bardzo. W którą stronę idziemy? Może do sklepu zapytam o te słuchawki. No tak, i tak samo było z teledyskiem. Kiedy kręciliśmy teledysk pierwszy do utworu Raksta Raksta, pojawił się na planie pan Dariusz Wilczewski, ówczesny radny i późniejszy wiceprezydent Konina, który po prostu, że tak powiem, usiłował niepozornie wmieszać się w tłum. A w momencie, kiedy zapytaliśmy, czy miasto w jakiś sposób wesprze ten projekt, no, roześmiał się. Także no tak. nic tutaj nie było takiego. Także w taki sposób działa miasto Konin, jeżeli chodzi o promocję, zero wkładu finansowego i wszystko róbcie za darmo, bo jesteście... Tak, to nie pierwszy raz się o tym przekonuję. Kiedyś próbowaliśmy namówić miasto do sfinansowania bądź dołożenia części finansów do wyjazdu na festiwal hip-hopowy na Białorusi, aby poprzeć tam lokalne zespoły sceny białoruskiej oraz sceny wschodniej, czyli Lublin, Włodawa. O taki koncert się niestety nam nie udało wybrać, jedynie ze względów finansowych, ale udało nam się za to własnymi tam środkami wyjechać na koncert organizowany przez naszych przyjaciół we Włodawie. Też znowu miasto też nie chciało na to dołożyć ani złotówki. Kiedy wyjeżdżaliśmy do Jarocina drugi raz z rzędu na festiwal, gdzie uzyskaliśmy wyróżnienie dwa razy z rzędu, tam nie było pierwszych, drugich, trzecich nagród, były jedynie co najwyżej nagroda publiczności, czyli takie wyróżnienie najbardziej, który zespół się podobał. Więc pojechaliśmy tam dwa razy z rzędu. Za pierwszym razem poszliśmy do Urzędu Miasta. Oczywiście tak, wszystko fajnie, no a co chcecie? Chcecie pieniądze? No to pieniędzy nie mamy. I skończyło się na tym, że po koncercie, na którym był cały amfiteatr wypełniony młodzieżą z całej Polski, nie tylko od nas z regionu, okazało się, że w koniec końców godzina 24, a my nie mamy gdzie spać, więc spaliśmy na dachu Jarocińskiego Ośrodka Kultury, a rano zrzucaliśmy się na bułkę, sępiąc od ludzi, których spotkaliśmy na ulicy, że to my graliśmy wczoraj koncert, ale żeby nam się dorzucili na coś do żarcia, bo wczoraj niestety no... Wszystkie pieniądze poszły na wyjazd, na bilety. Że jesteście z Konina, ale niestety. Tak, ale niestety, no zawsze jak gdzieś gramy koncert, jest później ten, Konin, no niestety. Jako jedyni też zawsze wpłacaliśmy kasę na imprezy charytatywne, na których graliśmy, czyli wchodząc na imprezę, na której występowaliśmy, płaciliśmy pełną wejściówkę. I to jest nasza zasada, którą wyznajemy od bardzo dawna. Jeżeli chcesz pomóc, to nie rób tego w ten sposób, że bierzesz za to pieniądze, za koncert, tak jak za normalny koncert, a do kamer się uśmiechasz i wszystko jest fajnie, bo my gramy charytatywkę. Prawda jest taka, że większość zespołów bierze za to pieniądze normalnie, tak jak za każdy inny koncert. I poza wynagrodzeniem oczywiście i zwrotami kosztów podróży, uśmiechy do kamer i mówienie o tym, jaką wielką sprawę popierają. Od drugiej strony to niejednokrotnie przerabialiśmy, także nie chcę tu wymieniać zespołów. Nie chodzi o zespoły też tylko i wyłącznie hip-hopowe, ale przede wszystkim bardziej chodzi o środowisko takiej muzyki, że tak powiem, popularnej, bo jeżeli chodzi o hip-hop, to w tej kulturze ludzie są bardzo ze sobą związani, taką emocjonalną, przyjacielską więzią i tutaj czy ktoś maluje graffiti, czy jest DJ-em, czy rapuje, czy tańczy breaka, to nie ma różnicy, wszyscy się znamy i każdy jak ma jakąś imprezę, na którą się wybiera, od razu mówi znajomym, słuchajcie, tam będę występował, możecie przyjść, zobaczyć, możecie mnie wesprzeć. No i gdyby nie takie koleżeńskie wsparcia, to do wielu rzeczy, do wielu inicjatyw też by nie doszło. No oczywiście. Także rozmawiamy z Merdkiem, tak? I do usłyszenia niebawem następne... Mam nadzieję. Niebawem... Zachęcamy do odsłuchania naszych nagrań, do obejrzenia naszych wideo. Powiedzmy o kanale YouTube'owym, gdzie można to zobaczyć, jak się nazywa? Kanał YouTube'owy jest to kanał Khaled SPT, jest to producent naszego zespołu, naszego dwuosobowego składu. Obecnie mieszkam w Holandii, gdzie nagrywają
z nim muzycy lokalnej sceny holenderskiej oraz francuscy raperzy undergroundowi. Bardzo sobie ceniam jego muzykę, profesjonalizm i też można również zobaczyć, między innymi niedługo wyjdzie nowy materiał Kaleta razem z holenderskim raperem Fritzy Bonem, zachęcam, NLPL tytuł albumu prawdopodobnie tak będzie się nazywał. Oprócz tego też Kalec stworzył muzykę dla Black Money Malik z Francji, też zachęcam, BBM, utwór nazywa się To The Top. I jeszcze jeden utwór też BBM, czyli Black Money Malik, jest to tytuł Feeling Good. Także można sprawdzić, że muzyka z Konina idzie w dobrym kierunku. Oczywiście pozdrawiam wszystkie składy z Konina, róbcie muzykę i hip-hop dalej i jak najbardziej niezależnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy i oczywiście informujemy, że miasto Konin nie wspiera takich działań. To jest przykre po prostu, no ale cóż, postarajmy się to zmienić podczas najbliższych wyborów. Dziękuję bardzo.